Legia Warszawa, Atromito Satany, 0-0 po pierwszych 45 minutach. Legia przeważa, ma inicjatywę, seryjnie wykonuje rzuty rożne, no ale konkretów na razie brakuje. Brakuje. Jedyne konkrety, jakie Legia pokazała, to była, nie wiem, chyba 6- czy 7-krotna próba strzału z dużej odległości, czasami z bardzo dużej. I miałem wrażenie niekiedy, że to są próby pochopne. Pomysł czy wyraz bezradności? Obawiam się, że to drugie. Tego się ja obawiam niestety. Brakuje nam czegoś z przodu, jeśli chodzi o Legię. Może trochę brakuje, ruchu? Brakuje, no czekamy, właśnie. Czekamy chyba na Carlitosa, bo o tym chyba wszyscy myślimy. Próbujecie podprowadzić pod tego Carlitosa. Takiej akcji właśnie jak tutaj Martinsza. Prostopadła piłka. No, oczywiście, no inaczej mógł się Kulenowicz zachować, będąc z tyłu za plecami, ale takich akcji z boku brakuje. Za bardzo pchamy się środkiem, a to jest łatwe do rozszyfrowania. Koniec naszego studia w TVP Sport nie oznacza końca spotkania z nami jeszcze w przerwie. Zapraszamy teraz do tvpsport.pl. Tam dalsza część naszego studia i naszych rozważań i przewidywań przed drugą częścią meczu. A my za chwilkę wrócimy oczywiście także na Łazienkowską 3, gdzie są Jacek Laskowski i Marcin Żewłakow.